Trzeba spojrzeć na poszczególnych dystrybutorów bardzo indywidualnie. Inne warunki są na północy, tam gdzie mamy na przykład granicę czy linię brzegową, inna jest wieczność i inaczej to wygląda, że tak powiem, w Polsce centralnej, inaczej to wygląda na południu, tak? Oczywiście to są pewne oczekiwania ze strony prezesa Urzędu Regulacji. Tu nie należy, że tak powiem, tego bagatelizować, bo regulator jest bardzo konsekwentny. Natomiast patrząc tutaj na generalnie poprawę w zakresie tutaj jakości dostaw, czy to są wyłączenia planowane, nieplanowane, to nasza grupa tutaj ma olbrzymi progres z roku na rok. Natomiast tu jest inny element i aspekt związany z wynagradzaniem poprzez odejście od dotychczasowego systemu wynagradzania przychodu regulowanego, bardziej w ten przychód jakościowy. No i tutaj będzie trzeba spełnić te oczekiwania po to, żeby pokryć, że tak powiem, te koszty obsługi majątku i tych inwestycji.